ta akcja związana z uruchomieniem kampanii Bez Nienawiści jest bardzo ważna, ponieważ ona pomaga zmieniać mentalność ludzi. Ja nie mam złudzeń. Ci, którzy mają takie twarde przekonania i są niechętni odmiennym, czy to ze względu na skórę, czy to ze względu na kolor skóry, czy to ze względu na narodowość, czy grupę etniczną, czy poglądy, czy religię, czy orientację seksualną, prawdopodobnie zostaną przy swoich poglądach. Problem polega na tym, żeby czuli się z poglądami, w których atakują innych, nienawidzą, sieją nienawiść, żeby czuli się z tymi poglądami źle. I to nie jest walka przeciw nim jako osobom, tylko przeciwko temu, że używa się słów, które mogą niszczyć, które mogą zabijać. Ja niekiedy mówię, że takie słowa płoną, a historia pokazuje, że słowa, które płoną, mogą wywołać czyny, które płoną, prowadzić do przemocy. I dlatego ta kampania związana z budowaniem umiejętności blogerskich, dyskutowaniem w internecie jest bardzo istotna, dlatego że internet zwiększył właściwie nagle w ciągu ostatnich kilkunastu lat siłę oddziaływania mowy nienawiści, bo jest powszechnie dostępny, bo można natrafić na mowę nienawiści wszędzie, a po kolejne, co jest ważne, używa się anonimowości. Bardzo często, nie zawsze, są tacy, którzy pod imieniem i nazwiskiem na określonych stronach używają mowy nienawiści, ale jest bardzo, bardzo wiele osób, które kryje się za anonimową postacią i to jest brak odpowiedzialności. I o tym, myślę, blogerzy rozumiejący, jak groźna jest mowa nienawiści, że może prowadzić do przemocy między ludźmi, będą umieli rozmawiać w internecie, w sieci.